Witajcie kochani, dzisiaj będą takie wolno płynące różne moje przemyślenia, ponieważ dawno nie nagrywałam i jakoś wypadłam z rytmu. Tak to już jest. Nie mam na siebie żadnych usprawiedliwień, tak po prostu jest czasem, jest dużo aktywności innego rodzaju, że tak powiem. I niełatwo zgubić ten rytm, jak się z niego na chwilę odsunie. Co jest ważne i czym się chciałam z wami podzielić? Ponieważ zauważam taką dużą, dużą tendencję u nas w ogóle w świecie, w społeczeństwie do tego, aby naprawiać innych. Mamy takie myślenie, że ktoś coś nie robi tak, jak nam się podoba i nas od razu to boli. Często wchodzimy wtedy w smutek, w żale, w rozczarowania, w złości i różne takie nieprzyjemne rzeczy, z którymi potem nie potrafimy sobie radzić i albo radzimy sobie w jakiś niekoniecznie dobry dla nas sposób. Więc to wynika z tego wszystkiego, że te nasze takie poszukiwania idealności w świecie i w innych wynika z tego, że sami wymagamy od siebie czasem za dużo albo za mało. I sami siebie też nie akceptujemy takimi dokładnie, jakimi jesteśmy. Ponieważ zauważcie, zaobserwujcie coś takiego, zróbcie sobie takie ćwiczenie. Zastanówcie się nad sobą, pomyślcie sobie, że jest dobrze. Pomyślcie sobie o sobie samych, że jest wam dobrze ze sobą w tym momencie już teraz, że jest fajnie, że jesteście zadowoleni. Poczujcie się tak jakbyście byli w takim stanie. Pamiętacie na pewno jakieś sytuacje, kiedy czuliście się super, że czas przestawał istnieć i czuliście się naprawdę wspaniale. Przypomnijcie sobie ten moment i czujcie się w ten stan, przywołajcie go sobie, niech poczujcie go w swoim ciele i zobaczcie, jak się czujecie w tym momencie. Czy teraz, jeśli naprawdę czujecie się w tej chwili w taki właśnie sposób, tak dobrze wam jest ze sobą, czy ktoś na zewnątrz wam przeszkadza? Czy ktokolwiek ma jakąkolwiek moc, żeby wam zniszczyć ten nastrój? Jeśli tak, to znaczy, że to nie jest prawdziwe szczęście, ten stan, w którym jesteście. Natomiast jeśli potraficie przywołać w sobie ten stan, albo jeśli naprawdę szykuje się jakieś wydarzenie i myślicie, że wtedy będzie super fajnie, całą sobą przeżyjcie tą sytuację i nauczcie się przywoływać sobie te stany, kiedy zdarza się jakaś okoliczność, która może was wytrącić z równowagi. I zaobserwujcie to, zobaczcie, co się z wami dzieje. Naprawdę nie ma żadnej mocy, nikt nad wami, jeśli wy mu tego nie dacie. To jest niemożliwe, absolutnie niemożliwe. To tylko wy decydujecie o tym, jak się czujecie. Więc jeśli czujecie się nie tak, jeśli coś jest nie w porządku, jeśli czujecie się zmęczeni, rozczarowani jakimiś tam zachowaniami i tak dalej, zastanówcie się, czego wy szukacie w sobie najpierw. Bo mamy ogromną tendencję do przenoszenia wszystkich jakichś naszych niedomogów, które sobie wymyśliliśmy, naszych jakichś uwarunkowań, mamy ogromną tendencję do przenoszenia tego na cały świat. Przez to usprawiedliwiamy swoje samopoczucie i poczucie nieszczęścia, niezadowolenia, swoje poczucie depresji. Usprawiedliwiamy sobie ten stan i tkwimy w nim bardzo często i za długo. Więc to jest pierwsze do zrozumienia. I wtedy też będziecie umieli akceptować te wszystkie stany, jakiekolwiek się nie pojawią. I nie będą one przejmowały nad wami kontroli, to znaczy będziecie źli, ale nie będziecie wchodzić w tą złość. I nie będzie ona bezpośrednio krzywdzić innych ludzi wokół was. Będziecie smutni, ale ten smutek minie i nie będzie, będziecie wiedzieli, że to minie po prostu. Tylko konieczna jest właśnie obserwacja swoich uczuć, swoich myśli, swoich zachowań. I to jest właśnie ciekawe, zauważcie swoje zachowania w momencie, kiedy wchodzicie w te negatywne zachowania. Wtedy w te negatywne emocje albo myślenie o innych. Takie roszczeniowe podejście do świata. Każdy z nas to ma. Mi też nieraz się zdarzyło. Nieraz wymagałam od innych, żeby sprostali moim wymaganiom, ponieważ ja sama nie byłam dla siebie wystarczająca. Ciągle czegoś mi brakowało. Nie dawałam sobie tego, czego tak naprawdę potrzebowałam. I do tej pory cały czas siebie słucham i cały czas też błądzę. Ale do tego was zachęcam, ponieważ to jest naprawdę kluczem do takiego poczucia szczęścia i możecie to osiągnąć. Możecie czuć się dobrze już teraz ze sobą. I nikt inny nie ma prawa wam odebrać tej wolności czucia się dobrze. Także to od was zależy, czy naprawdę jesteście gotowi zrezygnować z tego stanu bycia nieszczęśnikiem, nieudacznikiem czy jakimś smutasem, bo to nie jest wasza prawdziwa natura.
Naszą prawdziwą naturą jest szczęście, radość i miłość. Do tego jesteśmy powołani. Więc czy naprawdę jesteście gotowi, aby przerwać ten łańcuch tych nieprzyjemnych wszystkich wydarzeń, myślenia w ogóle o innych, o sobie, o świecie? Czy jesteście w stanie zaryzykować myśleć inaczej? To jest ogromny krok. Ja wiem, że to jest duży krok, ponieważ jest nam bardzo wygodnie w tym, w czym jesteśmy teraz. Lubimy od wszystkich wymagać i od całego świata i tak dalej, naprzykrzać się wszystkim i samemu sobie przede wszystkim. Ale to wszystko jest tylko wołanie o uwagę was samych. Dajcie sobie tę uwagę, dajcie sobie ten czas na refleksję. I zauważcie, że kiedy naprawdę czujecie takie flow ze sobą, nie wiem jak to lepiej nazwać, strasznie lubię to słowo, kiedy czujecie takie flow ze sobą, kiedy płyniecie w sobie z takim stanem błogości i radości i szczęścia, gdziekolwiek jesteście, może to być, nie wiem, na imprezie, może to być, nie wiem, oglądając jakiś serial, a może to być po prostu podczas zwykłego spaceru czy biegania. Kiedy czujecie to flow, nikt nie jest w stanie wam zepsuć nastroju. Bo ktoś się przytrafi, coś wydarzy się wam, jakaś sytuacja się przytrafi i jesteście wtedy naprawdę na tyle w dobrym nastroju, że nie jest w stanie nic was zepsuć. Jeśli to jest prawdziwe uczucie, wtedy obserwujcie siebie. Bo nawet jeśli wydarzy się chwilowe wytrącenie z równowagi, to jest tylko chwilowe. Potem idziecie dalej, znowu jesteście w dobrym nastroju. Także to jest praktyka, praktykujcie to, obserwujcie siebie. Dajcie sobie tą uwagę, czujcie się dobrze. Przypominajcie sobie o momentach, kiedy czuliście się dobrze. I zauważcie, kiedy wchodzicie w to, że ktoś coś nie zrobił i wam się to nie podoba, bo tak powinno być, a nie inaczej i w ogóle gdzie to, do czego to prowadzi. Może tak być, że rzeczywiście coś jest nie tak w waszym życiu, że jakaś relacja nie jest dla was wystarczająca, że trzeba nad kimś popracować, to też może być, oczywiście, że tak może być. Nie jest powiedziane, że tak nie ma i tak często jest, ale jeśli ty będziesz chciał zmienić relację z tego powodu, że czujesz się w niej nieszczęśliwy, może najpierw warto dojść do zrozumienia dlaczego i nie wchodzić z tym całym bagażem tego całego nagromadzonego doświadczenia, które niekoniecznie było dobre, w coś nowego. Może warto wyczyścić tą sytuację już teraz, być może się naprawi, a może się nie naprawi. Jeśli wyjdziesz z tego czysty i tak naprawdę z takim zrozumieniem dla samego siebie wyjdziesz z jakiejś relacji, wtedy masz szansę, że ta nowa relacja będzie naprawdę lepsza i prawdziwsza. Ale to zawsze trzeba zacząć od siebie i zawsze będę to też powtarzać. Ale ty możesz czuć się dobrze w każdej chwili. Możesz czuć się dobrze. Obserwuj siebie, daj sobie ten czas, daj sobie tę uwagę. Nie pozwól, żeby inni sterowali w twojej głowie twoim samopoczuciem. Oni nie mają na to w ogóle żadnego wpływu. Nie dawaj im tej siły już więcej, naprawdę. Możesz to zrobić. Także z gorącym, gorącym uściskiem życzenia mi powodzenia na tej nowej drodze praktyki uważności samego siebie. Buziaczki gorące, pa pa. Pa pa. Pa pa.